Cześć! Zastanawiasz się, co robię? Siedzę sobie i piję herbatkę. Angielską herbatkę. Z Chin. Czekam na środę i szlagier Manchester City Arsenal. Mecz o mistrzostwo. Sponsor kanału Betfan przygotował dla Ciebie specjalną ofertę. Rejestrując się z kodem Mareczek i obstawiając City lub Arsenal, otrzymujesz 200 zł free betu. Niezależnie od tego, czy wejdzie, czy nie. Link ze szczegółami znajdziesz w opisie. Ciuła jak Mareczek. Teleturnieju Familiada. Witam serdecznie w kolejnym już 2887, a zarazem ostatnim już odcinku Familiady. Jak zwykle mam dla Państwa żarcik. Jaki jest ulubiony wierszyk drogowców? Wierszyk o lisku. Chodzi lisek koło drogi, już nie chodzi, nie ma nogi. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, zmierzą się w nim piłkarze, zawodnicy Legii Warszawa i zawodnicy Rakowa Częstochowa. Zapraszam kapitanów, Patryk i Paweł. Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Wymień pozycję na boisku. Napastnik. Zobaczmy, napastnik. 30 punktów. Paweł? Klasyczna, misjonarska znaczy się. Klasyczna? Niestety. Przechodzimy do Rakowa. Chwileczkę. Właśnie dostałem na słuchawkę w uchu wiadomość. Patryk, zostałeś sprzedany do Legii. Co? No, spierdalaj na drugą stronę. A więc przechodzimy do Legii Warszawa. A my? Co wy? A co z nami? Od was to jeszcze trener uciekł. Co? Nikt was nie kocha. Panowie, macie jeszcze raz szansę na odpowiedź, ale zanim to zrobimy, Paweł, powiedz coś o sobie. Mam na imię Paweł. No to wystarczy. Jeszcze raz w takim razie, wymień pozycję na boisku. Mamy już napastnik. To może... No, zastanów się. To może... Wiesz, że klasyczna pozycja to zła odpowiedź. Ale dobra pozycja. Nie wiem, ja lubię wiązanie, BDSM i inne. Aha, no to... Wymień pozycję na boisku. O... O? Opozycja. Jaka opozycja? Nie... Propozycja. Co? Straż pożarna została zapytana, czy bezpiecznie jest wnosić wielkie flagi. Sektorówki. Tak, sektorówki na finał Pucharu Polski. No i? No i my odpowiedzieliśmy, że nie jest bezpiecznie. No i po co? No... Dumny jesteś z siebie teraz? Uff. Ty masz szczęście. Wiesz, jak ciężko się śpiewa jechać straż pożarną? Da radę. Nasza propozycja to, by każdy z kibiców miał taką małą flagę. Te, strażak sam. To nie jest pochód pierwszomajowy, by sobie flagunią wymachiwał. I co jeszcze? Każdemu wręczyć wiatraczek do rowerka? Ale z odblaskiem i z niepalnych tworzyw. To był sarkazm. Aha. No dobra, 3 wozy strażackie i 10 kompletów nowych sprzętów. 4 wozy? Nie przeginaj węża. No dobra. Jest zgoda? No jest. No to do dzieła. Marek! Tak, panie prezesie? Oświadczenie. Oczywiście. W Warszawie zadowoleni? Na pewno będą. Sukces prezesa. No. A w Częstochowie zadowoleni? No, to skomplikowane. Panie prezesie, co teraz? Teraz trzeba poczekać. Ludzie się zbierają, by pożegnać trenera Papszuna. A co, umarł? Przyszli złożyć mu hołd. Ostatnie pożegnanie? 7 lat, kawał czasu. Nie przesadzajmy. Wielki Raków został zbudowany przez innego wielkiego trenera. Nie zapominajmy. Oczywiście. Trenera, który kochał tańczyć. Kocha matkę. Wyciągnął nas z nicości. Grał z Czerczesowem. Serce oddał dla kadry. Nawet repentacji. To on podłożył spierdoliny pod ten klub. Podwaliny. Też. Panie prezesie, istny Armagedon. Wszyscy pytają, kto następny. Mam już kogoś na oku. Rozmawialiśmy. Zgłaszają się kolejni chętni. Wiem. A ten? Co on tu robi?
Wczoraj wieczorem znów przyszedł i tak mordę drze. Stanowski! Zrób coś z nim. Oczywiście. Stanowski! Tak? Dzień dobry. O, kogo widzę? Czesia widzi. Co pana do nas sprowadza? Czesio słyszał o problemie. Nie ma problemu. Jest. Jaki? Nie ma Czesia w Rakowie. A to problem? Czesio umie awansować. Czesio umie wyjść z grupy. Czesio umie wszystko. Ale pan Czesław stylem nie bardzo pasuje do Rakowa. Czesio zmieni styl. Rakowa oczywiście. No nie wiem. Za ile? Niewiele. Mamy plan. Muszę wiedzieć. 30 różyczek. Tak? Czesia znowu oszukali.